Dlaczego nie ma bibliotek na bezludnych wyspach, albo w lasach, na pustyniach czy połoninach wysokich gór? Odpowiedź jest prosta. Biblioteki są tam, gdzie są czytelnicy i czytelniczki, których można zaprosić, żeby wspólnie dzielić się miłością do książek. Jak sprawić, żeby w bibliotekach swoje miejsce odnalazło jak najwięcej osób z najbliższego sąsiedztwa? Podstawowa zasada – obserwuj i inspiruj się otoczeniem. Eksploruj najbliższą okolicę, spacerując, rozmawiając z ludźmi, poznając lokalną historię. Zaobserwuj grupy osób, które razem spędzają czas w Twojej okolicy. Zobacz, co je łączy, jakie mają pasje, wokół czego budują swoją społeczność. Bądź otwarty, otwarta na każdą z grup. Wędkarze? A może młodzież jeżdżąca na deskorolkach? Zaskocz ich, umieszczając w plenerze niewielki regał z tematycznymi książkami. Nie zapomnij o nazwie biblioteki. Umieść ją tak, żeby było jasne, gdzie można szukać jeszcze więcej pozycji książkowych o tej tematyce. Pozwól grupie osób, z którą działasz, na samodzielne odkrywanie, w zgodzie z ich potrzebami i rytmem. Znajdź w najbliższej okolicy witryny niedziałających lokali użytkowych, które czekają na nowego właściciela. Dogadaj się z administratorem miejsca i zacznij działać. Potraktuj witrynę jako reklamę swojej biblioteki. O czym chcesz opowiedzieć przechodniom? Do czego chcesz ich zachęcić? Nasza bohaterka wpadła na pomysł umieszczania niełatwych pytań, na które odpowiedzi można znaleźć w książkach. Co ma dla Ciebie sens? Gdzie szukasz szczęścia? Jak odnaleźć wewnętrzny spokój? Najbliższa okolica może też być inspiracją do projektu zrealizowanego wspólnie z mieszkańcami. Zaplanuj miejsce, w którym będzie można wyeksponować mapę. Może o pomoc poprosisz najbliższą kawiarnię. Zapytaj przechodniów o ich ulubiony punkt w dzielnicy i poproś o jego zaznaczenie na mapie. Nazwa miejsca wraz z uzasadnieniem wyboru niech pojawi się w formie krótkiego opisu, wrzuconego do skrzyneczki przez mieszkańców, którzy zechcą wziąć udział w inicjatywie. Gotowa mapa może być początkiem coraz to nowszych opowieści. Możesz zorganizować spacer śladami wskazanymi przez uczestników albo umieścić ją w internecie dla tych, którzy wolą samodzielne wędrówki. Jaką historię ma Twoja najbliższa okolica? Gdzie rośnie najstarsze drzewo? Który budynek ma najdłuższą albo najciekawszą przeszłość? Znajdź intrygujące i nieodkryte miejsca w swoim sąsiedztwie. Informacje o danym obiekcie umieść w formie niewielkiej tabliczki. Niech będzie odrobinę zagadkowa i tajemnicza. Dobrze, gdyby w formie gry terenowej doprowadziła finalnie do biblioteki. Pokrzywa zwyczajna, komosa biała, szczawik zajęczy, podagrycznik pospolity to tylko niektóre chwasty jadalne, których mnóstwo rośnie w przestrzeni publicznej zarówno miast, jak i wsi. Znajdź lub samodzielnie opracuj przepis na sałatkę wykorzystującą bogactwo dzikich ziół. Przepis umieść na stronie biblioteki, a znalezione chwasty oznacz krótką informacją z linkiem do przepisu. Bądź czujna i czujny. Wokół biblioteki znajduje się mnóstwo inspiracji. Miej oczy i uszy otwarte.